Kontroli startu, dramat. No jest ze szczęgła trzeba startować. Patryk, jak wygląda sytuacja w generale? Jak tu pierwsze miejsce zajmuje Jan, Szymi jest na drugim miejscu z 5-punktową stratą, na trzecim miejscu jest Marcel Pawlicki, który ma punktu 26. Na pozycji numer 4 jest Epid z 10 punktami, potem mamy bodajże chyba Lukasa z 8. A jo, bo ja dojechałem wtedy, 75% pędu. Wow, ja pierdzielę, ma mały głos. Ej, Szymi. Tak wyrwał do mnie. MPD, ogarnij się. To był mój błąd, to był mój błąd. Gdybym przekroczył o 5 km na godzinę, to bym mógł mieć duże kłopoty. A, bo 200 by... dobra. Sam no. Szymi się zagapił, sorry. Lukas, czemu ty stoisz na środku? Lukas, jedź. Dobra, ja i Lukas niestety mamy już karę. Ja z nieuwagę. To są łeb. Gdybym przekroczył jeszcze o 5 km, to mogłoby nawet dojść do dyskwalifikacji z mojej powodu, bo za duże przekroczenie. O 4. No ja przekroczyłem o prawie 50. Lukas to jeszcze przekroczył na tyle, że tu można jeszcze podejść po... Nie wiem, coś w rodzaju kary czasowej. W ogóle to właśnie, do tej generalki to będzie trzeba wpisać tego. Punkty karne. W osobnym arkuszu. Wiesz, to zdenerwowanie przed euro, przed meczem, wiesz. Tak, tak. Ale muszę liczyć też za pozostałe wyścigi. Dobra, Krzysiu niestety też, ale to po 2 punkty karne. Fulkar sprawia 107, tylko bez... Tylko za dużo. No jedno, zaraz, jedno za dużo. Sto mniej ratuje życie. Ja sobie popełniłem błąd na duże chłodzenie hamulcy mi przesprawia na kłopoty. Uważaj jak coś. No, chłodzenie hamulców. To dojechałem. Co, jakie masz? Nie zmieniałem. Ale miałeś takie jak ci wysłałem. Tylko tu nie są takie hamulce nagrzane. To jest. To jest. Tutaj nie, hamulce dogrzewa się do max 600, a nie do jakiego więc. Na chłodzenie silnika też tutaj jest? Jest. To przypał, to nie dojadę. Ile masz? Ale no, ja tutaj... stopnie można zmienić chłodnic, a nie można tutaj już niestety. Bo kiedyś się dało, ale teraz się nie da. Dobra, i tak się rozwalę wcześniej. Skupienie. Powodzenia. Powodzenia wszystkim. Tak jeszcze. Dobra. Mpili tak sobie rozwalić zaraz. Oczywiście. Najbardziej. Zielone. No nie jeszcze. Jeszcze nie. Pada. No to powodzenia wszystkim. To już wyścig! Bili próbuje się wyrwać. Korea. Boję się. Oj, Patryk. Uwaga. Kur. Nie przeszkodziłem tam nic. Nie. Dobra. Ja sobie... Było ciasno, ale się udało. Dobra, tu nie mam mowy już o wyprzedzaniu, bo tu nie jest miejsce do tego. To nie będzie dzięki mnie. O, za duża redukcja. Ej, fagoty mi się ruszają. Najgorsze za mną. No niestety, teraz coś się mi nam odjedzie. Nie, ale on ma skrzydło na... Ty chyba. Już.
Jak oszukuje w ogóle. Nie, a... Psy można zmieniać skrzydła chyba, chyba. Można zmieniać, ale na potracie ci chyba tylko przednie. No przednie. No nie wiem, czy mi coś pomoże. Niewiele ma. No, niezbyt dobrze dostrojonym to nie warto. Ty mi, jak chcesz powalczyć z nami, to weź tego. Zwiększ sobie. Dobra. Mogę zapytać, na jakich wyjedziecie oponach? Na miękki. Już na myślę... To jest jedyna opłacalna mieszanka. Już myślałem, że przesadziłem z tymi oponami. Ile mają miękki, ile miękkie wytrzymają tutaj? Tego nie wie nikt. No trochę wytrzymałem. Szymi normalnie jak Sebastian Peter. No, Szymi bardzo odjechał. Na takim kupodem jeszcze przez 2 sekundy. Kolony, ale... Jak Sebastian Peter, czyli wygrywa mając dobry wóz. No wygrywa jadąc pierwszym. Pierwszym, czyli chce być zwierzyną. No, dobra, ścieżka. Nie no, dobra. Było 1-6 trzeba. Szymi jedzie takim zlewem jak ja, uzyskam dopiero za jakieś 15 okrążeń. Za 15 okrążeń to będzie chodzić. Albo 10, zależy. Bo mi wtedy za pierwszy lał zrobić 13. Świszcze. Świszcze? Świszcze? Aj, znowu się nie zmieściło. Mpidi, nie ścinaj, bo przez ciebie ja ściąłem też. No popatrzyłem się, gdzie pojechałeś i pojechałem za tobą. A myślałem, że nie patrzysz na mnie, żeby uważał, ale dobra. No i to. Ja już się na Mpidiego czaję. Aha, bo on lubi skracać tak jak na Indy, no to trzeba uważać. Na Indy, tak. Ej, Krzysiu, blokujemy mu ten, nie? Drogi. Tak, on jest ze mną ze spole, ty. To co? Ty, BMW. Ja tu na razie walczę, by się w torze utrzymać. Ale masz jeden klasowy. A, chyba, że tak. Tak wolno idziesz? Ja? Bo boost jeden. Tak. Patryk, nagrywasz? Tak, tak, oczywiście. Jo? Jesteśmy na misji. Znaczy może i tak dosłownie, ale będziecie. Nie. Boję się. Odwidaj se to. Będzie słychać moją buzię? Tak. Znaczy słychać tak, ale widać nie. No. No co? A będzie Bieber przeprowadzał wywiady na podium? Dobrze by było, ale chyba tego jeszcze nie uda. A zrobię gołębia na wizji. Dobra. Znowu? Gołębia. To nie jest ten sam gołąb. Czekaj, bo tu mnie odcina. Nie! Stąd. Pa, 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 no co za kole? Chodź, Krzysia. Kto pierwszy ma wjechać w tym zakręcie? Nie wiem. Brawo. Brawo. No. Co tam się stało? Co wy tam zrobiliście? MPD pewnie wypadek. Jo, jak... MPD, puścicie? No ty jesteś szybszy, bo... Tak, jak chyba Krzysiu był i chciałem mu zostawić, no odpuścić. Chciałeś we mnie wjechać, ale się nie udało. A skądże? No chyba Krzysiu tutaj miał pierwszeństwo, to ja chyba hamowałem szybciej. No właśnie. No jo, a ty się chyba zagapiłeś. No bo ja się patrzyłem na Krzysia teraz, żeby go objechać. No chyba, że tak. A kurwa jest skrzydło czy coś? Nie, ale mi skręca tam lepo, co skręca. Chyba wiatr. Ale to nie była moja wina. Wychamy? No moja była. No wiem.
Wybaczam. Do mnie... Wybaczam. No, ja sobie też. Widzę takie brawo do mnie. Ja nie... Czy ile pada silnik? Śnieg pada w zimie. Nie wiem, czy antytemperatura to jest około 150 stopni. 120 i 107 olej. A to odpuszczaj. A ile masz procent silnika, polec lepiej? 98. Ale to jeszcze jest dobre. A jaką masz chłodnicę w ogóle? Za mało. Tam sobie 7 dam. Czy może... Ej, ten dziad nie jest taki... Ja zapomniałem, że tutaj w ogóle się chłodnice zmienia, bo przyzwyczajenie jest fanatik. No, już na jeden, nie? Przynajmniej mam pit stop. No. Pierwotnie miało być przy zmianie fizyki też chłodnicę zablokować, ale niestety było z tego powodu problemu i po prostu nie dało się jechać więcej niż 6 okrążeń. Nie, bo to trzeba ustawić. Tam trzeba jeszcze coś zmienić. No właśnie. My też werfa na tych mieliśmy tym na... Trzeba zmienić po prostu wartość chłodzenia. A tutaj chyba była, nie wiem, na poziomie chyba jedynki, max trójki. 1.12.9. Ja pierdzę. Nieźle. To jest, chyba musiałby Marcel chyba być, aby być do pokonania. To tylko sekundę gorzej od mojego najlepszego czasu. Szybki. Dobra, ja ustanowię swój rekord, ale to jest o 8 sekundy i 80 błoni. A jakie macie opłany temperatury? Temperatury? To, wow, 140 mam na lewej przedniej. Ja mam 100, no ja mam 130 właśnie. Ja mam 118, 107. A, to masz płonniejsza. Ja mam 107 w prawej tylnej. No, MPD. Co? Typowy Sky. Tylko wydanie historyczne. Nie no, dobra, coś nie... Ja miałem lagi. Ej, Patryk, opony wytrzymają 27 na prawej? Powinny wytrzymać. Ale że jak lepsze ode mną. No miękkie. Jakie mogę go? Wytrzymają. Wytrzymałem, powinny wytrzymać. Ja mam obecnie, też mi pokazuje, że... Obecnie powinien wytrzymać jeszcze 20. Nie, no co ty, no co tak by się... MPD, bo jak cię blokuje, to mów. Coś... Wychód pokazuje, że przejada jeszcze 24. Jezu. Jo, ja... Ty mnie blokujesz, no, no widać. Czy ktoś się blokuje MPD'ego? O, pierwsze, wolniejsze okrążenie Szymiego, ale i tak no, chyba... Miałem laga, ja wypadłem na ostatnim zakręcie. A. Ale... A, tak miałem wolniej, aż 70. Bagi. A poprawiłem się o 1000. A ja na tego wydarzenia zrobiłem sobie swój pomysły. Ciekawe. Taki na Kajima wygrywa. Znowu. Już idę. No to idę. Christianowe. Przejechał. Taki Inu bodajże. Mhm. Jeżeli dobrze powiedziałem. Ale co mu się stało? No bo on... Nalegrze go potrąciło. Medycznie go potrąciło. A ten taki czerwony. No. Chyba jo. Ale nie w Ferrari. No nie, safety car był czerwony. Bo jeszcze był Heidfeld, ale to on potrącił safety cara. Znaczy chyba... No, w 2002 chyba. Tak, 2006 Brazylia. Drugi chyba. Pierwszy czy drugi? Dobra, osobiście rekord. Ten jeździłby w BMC, a to było w Zauberze. Tak, dobra. A BMK i Zauber to samo. Ale później. Z tego co wiem, Heidfeld w 2005 jeździł w tym, w Williamsie. Ale to było wcześniej. Kacy się zdało. Przebijemy jeszcze tą prawą i to nie jak mi ten spin wyszedł? Nie, na prawo na prostej start meta. I tam o pandę. No i nie wiem czy to jadę jeszcze. Nie popełnij mojego błędu jeść po te 3 punkty. Z tymi temperaturami to ja nie wiem, czy to powinno być
kurde, Lukas. Tunel. Czy Lukas też w Ferrari jedziesz? Słucham? Ferrari Lukas jedziesz? No. Ale to dwa Tyrele, później dwa Laytony i dwa Ferrari. Dokładnie tak. A najlepsze, że Krzysiu już przeżył w pierwszym wyścigu na podium. No? Tym pili się tutaj. Lepą ślina. Jaka ślina? Nie wiem, ale dobra. Karma. Dlaczego pies? Wymiotuję, bo karma wraca. Dziękuję. Czyli zwolniejszy do mnie tylko 30. To jest naprawdę dobre tempo. Pidni ode mnie tylko 400 odstał. Więc jest dosyć wyrównane tempo. Tylko ten Szymi odstaje. Powiem. To jest skrzydło 1 na 1. Nie, ja bym miał takie skrzydło, to by nie utrzymał się w zakrętach. Nie no. No ale faktycznie ta prędkość na prostej jest trochę dziwna. 330. Wiesz, ja myślę, że... Tunel teraz miałem bardziej. To są dobre cheaty. Krzysztof ma na porównania 320. I to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Bo sam pamiętam, że zrobiłem tyle. W sumie mam no drugi... Dużo na automacie tracę, widzę. No to jest prawda, szczególnie na redukcji, tu się mnóstwo traci. Pół godziny jeszcze. Max. Jedzie ktoś jeszcze na automacie? Ja. Tak, tylko że wtedy jest jeszcze gorzej. Ty, Krzysiu, jesteś fanatyk na automacie? Zawsze jeżdżę na automacie przez moją kierownicę. A co ona robi? Czekaj, ja mam co kilka tysięcy. Chyba Janusz. Ma inny pomysł na zmianę biegów. Manuela używaj. Tego. Bija 10 biegów w dół i 2. Na przykład. Sekwencjaka okay. Używaj. W jakim sensie? Zepsuty. W sensie działa tylko jeden przycisk. No to na kierownicy zbijasz, a... No właśnie, zbijasz coś. Jeden przyciskiem tu, drugim tu. Ja kiedyś... Tylko, że łopatki, wiesz, obie łopatki potrafią po prostu różne cuda robić. Zaciskaj dwie na raz. Jakiś przycisk. Tak. Ja kiedyś grałem chyba F1-11 od tych od Codemasters. To ja miałem samą kierownicę i pedały miałem popsute. To jakieś przyciski miałem na kierownicy i to był gaz i hamulec. I biegi tak samo.
No właśnie ja miałem też w kierownicy, że takie łopatki to był gaz hamulec, dzisiaj ich nie udało, brało się ich ustawić z tym biegi. Tylko zawsze był gaz i hamulec w nich. Ej Patryk, jak tam się zjeżdża do boksów, to tam jest jakaś szykana jeszcze? Tak, tak, tuż bezpośrednio tuż przed linią tego. A do ilu tam się zwalnia? Znaczy generalnie no to nie wiem, ale nie, no to trzeba modlić dosyć mocno. Ile dokładnie to nie wiem. Aha, tak, to jest tam... Słówka. Dobra. Ale nie, żeby w tą na tej szykanie nic tam nie rozwalić, bo ja tam widziałem jakieś opony. Oponen. Oponen? A szlał? Dobra. Bacy na szlał. Bardzo. 12. A i to już było w wyścigu? No? Może by tak zjechał? Patryk, kiedy planujesz pit stop? Czy ja pit stopie już byłem? Patryk zrobił podcięcie. Tak, próbowałem, ale przy tempie Szymingo coś jak podcięcie w zasadzie nie istnieje, bo to nie zrobi żadnej różnicy. Nie, to już wiem, tak. Ja nie zrobię 12 na takich oponach. Zastanawiam się, czy nie czekać, aż mnie wyprzedzi Patryk i bym w tunelu chociaż trochę złapał. Nie wiem. Ostatnie pół pojechać do mnie dużo szybciej, więc... Chociaż sobie dobrze nie z prostej. A, to dobra. To nie. Stop. O, MPD, polecam. Znaczy nie polecam, ale już jest bo. Ja też bym się prawie rozwalił tam. Spinozał. Ja cię Patryk trochę przetrzymam tutaj. O nie, zmieniali mi opon. Nie, niestety, ale co zrobię? Ja 80 jechałem. Lecz po to Żyger Mansella, który dziwnie się przeprowadził. Wjeżdżam do boksu, mam 0 na 0. Nie, to nie uczysz tego, bo to automatycznie ci dobiega. Wiesz, no także wiesz. Okej, to ja na następnym. Ale nie, można wybuchnąć. O. No dobra, jeszcze jedno kółko. Ty jak nie zjechałeś? Bo ja też nie zjechałem. No ja dwa kółka dopiero, bo tam nie wyniosło. A jak tam się zjeżdża w ogóle? Musisz hamować, jak jesteś w środku parapolitki. Tak to stół. No. Tam daleko ta linia jest? Z obręcznikiem? Nie, ale i tak tam cię jest 180, ale musisz się zmieścić w szykanie. Nie, ale parabolika to jest we Włoszech. A parabolika jest też była kiedyś w Meksyku. Co? Tutaj Patryka zresztą. No, nie wiem. Tak mi się wydaje. No, tak zresztą, zresztą podobny zakręt do paraboliki. Nie no, bo tak myślałem, że Krzysiu musi teraz na Monce jechać, żeby tak do boksu zjechać. Krzysiu, to ja zjadę jeszcze na tym, no? Teraz? Tak. Dobra, to zjeżdżaj teraz, a ja sobie zobaczę teraz jak to wygląda, bo nie przypatrzyłem się wcześniej. Bo chyba, że jak teraz mi się nie uda, to najwyżej ty zjedziesz. Ale powinno się udać. No, tylko żebyś znowu nie skrzaszył. No. Trochę mnie wyniosło na ten sekund będzie. No, dobra, już widzę. Dobrze sobie zobaczyłem, bo mi się tam rozwaliło. Dobra, ja tutaj na chillku zjechałem. Dobra, jestem w linii w boksie. O, sieben sekund. No, 4 sekund. No. Ty, mi paliwo. Nie opuści. Chcę, żeby wyżarło paliwo. W wyścigu jest blokada na paliwo. Nie, bo tutaj mi tutaj git pokazuje, że... Jak odtankować ci paliwo? Nie, tak. Po prostu na gicie się pojawiło, że 9 okrążeń na paliwa starczy. Ale już się tutaj odmuliło. A ja tak zakładałem zdecydowanie za dużo paliwa, ale trudno. Bo ja wstawię sobie paliwo na stary ten... Starą ilość okrążeń. Dobra, chyba będzie rekord. Może zejdę z 14 w końcu, a czy mi jest szedł z 12. Ojej.
Szynicę można nawet spokojnie zrobić z jazdy jeszcze jeden i tam będzie pierwszy. Nie warto było. Oj, to był zły pomysł jednak. Z czym? Ustawiłem sobie przednie skrzydło na jeden. Serio? Jak idea. A teraz przynajmniej na prostym będziesz mnie doganiał. Właśnie nie, bo najwięcej się zyskuje na tylnym skrzydle. No właśnie. A niestety tylnego się nie da zmienić, chłopcze. No niestety, życie. Trzeba teraz jak najpierw wjeżdżać w te zakręty. Ścinać. No ścinać też właśnie. Krzysiu, to też mogłeś zmienić. Mogłeś mówić. Dobra, nabieram tempo. Dobra, czekaj. Aha, typowałem PD na poboczu. No ale jak się tutaj nie potrafię utrzymać nawet. Dobra, jeszcze tutaj spróbuję. Tak naprawdę walka Google i to jest jedyna jeszcze walka na to. To jest WRC PD. Ja też tak myślę. Ale i tak mnie nie dowodzisz. Ej, Krzysiu, tu ty jest szary. Dobra, to zetnę tam. Kwalifikacyjne? Nie no, nie będę. Nie w tym momencie. Mogę stworzyć. A na pierwsze okrążenie. O. Byś był pierwszy z początku. Tylko musiał być zjadę od razu. Zwaniał. Cierniarem miś gazu. A paliwa nie masz. Nie mam paliwa. Odbij, jak chcesz, to na ciebie poczekam. Nie. A czemu? Nie no, chuj. Czyli ja mam słabe tempo, bo tu go sprężarka Ferrari. To ja będę ścinał. Tu Ferrari nie może wygląda na HD. Lukas, jak zrobiłeś taki pierwszy zakręt? Przestrzeliłem. Ja właśnie też, a nie. Było to hamowanie do pierwszego. Aha. Nie, nie będzie mnie pomysł. Pana spiekuje. O, z Szymim sobie połączę. O. Odpadłem z Szymigu. Ale odpadłem z Szymigu. No. Ej. Uwaga, uwaga, lecę. Idź stąd. Co to się Pili zrobił? Kinozał. Stąd. Right,
Ty miałeś Krzysiu Cala za Fanatic na tym torze? A nie pamiętam, chyba tak. Czy to MPP też chyba? Wiem, że nie ukończyłem tu na pewno. Ja też właśnie. Wiem, że bossy chyba wywaliły wtedy. Nie, właśnie boss mnie oszukał i przez to byłem trzeci, a byłbym drugi. A czemu boss nie jeździ w ogóle? On się obraził, a ciebie za Abu Dhabi, czy co? Za to, że mnie odwalił, to się obraził. No. Jo, jo, szybi. O, nie! Co? Dobra, picie, no. Mogli sobie powalczymy trochę. To fajnie. Krzysiu, wiesz, będzie taka walka jak z Krzysiem. Norbi, to weź go wyprzeć, nie? Próbuję. Szczególnie w S2. Oczywiście. Ja a to tak już kwalifikacyjne zakładasz? Ja tu z uszkodzonym bolidem jadę. Mam... koniec roku. No nie, no jeszcze mnie Luka strata wyprzedzi. Wow. MPD... to nieźle. Co? Najzawsze się załatwi. Co? No niestety uszkodzony bolid. Godzina startu wyścigu ustawiona na serwerze. Standardowa. A przyspieszenie czasu? Razy dwa albo normalnie, już nie pamiętam. Razy dwa jest tutaj, a... Bo już jest piąta na torze i takie chmurki wychodzą, będzie noc. Piąta jest w realnym czasie. Luka przynajmniej Ferrari... Nie, na serwerze. Na serwerze też. Ale na... Ale na torze też jest piąty. Teraz mi się odbudować formę jeszcze. Dobrze, że jeszcze nie na połowę sezonu, więc jeszcze jest czas. Właśnie kiedy się kończy sezon? 21 sierpnia. Płynę to gitara i potem już będzie pana. No? Płynę. A i coś mi się już ten samochód nie klei do toru. Bo jest za zimno. Wiedziałem. To ubierz bluzę. 30 stopni, że jest zimno? Epidi, nie ścinaj. Nie, sorry, teraz przestrzeliłem. Patrzyk, czemu w boksie? Opony mi się już nie ma stawy. Kwale, kwalifikacyjne. I teraz bym założył, no. Kwalifikacyjne założył. Patryk, znaczy Krzysiu, życiowa szansa. Tak się rozwala. Jeszcze mi, które masz teraz do zrobienia? Jeszcze dwa. Kurde, mam 40% opon, nie wiem czy nie styknie. Także uważaj, czy się mnie wozi. Jakbyś nie wiem czy zauważył. No właśnie widzę. Kurde, opony. Oponem. Oponem. Jaki tunel w ogóle?
To już ostatni jest? Szym jedzie ostatni, tak. Ale my jedziemy tego. My musimy palić komplet. MPD, znaczy no, MPD. Norbi, który jest czwarty, już chyba. Już o jedną. Przyjmij, dawaj, bo chcę. Oponent! Norbi! No i MPD pewnie zniszczył. Nie, nie, on najechał na te. Na tarki. Ale że się nie rozwalił, chłopak. No jak nie, jak się domyśle. A, dobra. O kurde, weryfikacyjne. Krzysiu, ciśnij to na... Krzysiu, daj! Znaczy Patryk! Krzysiu, odpuść! Krzysiu, nie! Krzysiu, nie... Ale nie, i tak będziesz... Kto tu skrzydło zostawił na prostej? To jest skrzydło Ferrari. Ja. Prawie się rozwaliłem na nim. Kurde. Dobra, więcej nie wycisnę. Nie, to Szymi. A to Szymi. Zagram to. Dobre. Ale nie będzie hat-tricka, bo niestety Szymi nie startował w par, bo tak to miałby hat-tricka. MPD, poczekaj za mną. A czemu? To ścinaj. A ja się Patryk nie poprawić? Na co? Jeszcze raz nie poprawię, już wiem 12. Chyba twoja. Bo jeszcze na przedostatnim poprawiłem. I chciałem jeszcze raz poprawić, ale wpadłem w pierwszym sekundzie. Bo uwaga! Jedź. I co ty, Patryk, już opon nie masz? No niestety, 12%. O szkoda. O kurde. Krzysiu ma drugie miejsce już tak naprawdę. Ja już, ale spokojnie dojadę na trzecim. Muszę tylko uważać. No i co wy tak wolno jeździli na drugie? Ja teraz zwolniłem, bo chcę dojechać. Oj, Norbi. Gratuluję Szymi wygranej. Dzięki. Tak Krzysiu mówisz, że nigdy nie dojedzie, że się rozwalia, to proszę bardzo, drugie miejsce. O Patryk, dawaj do mety. Robimy fotkę na końcu prostej. O, aż mi gaz zniknął. Robimy... Ty, kto mnie wypchnął? Kto mnie tak wyrzucił? Nie wiem, robimy zdjęcie na końcu prostej sportowej. Patryk, dawaj, spadnie. Dobra, będzie hardkorowo, bo mi pękły dwie tylne opony. Ale długi wyścig, 30 parę minut. No i co? No nic no. Krzysiu w lewo! A co? Jakaś fotka? No. Najwyżej zrobimy sobie, najwyżej wjedziemy po sesji. Zrobimy po Ferrari. Zróbcie fotkę przy garażu Ferrari, tak jak siedzicie. Kurna! A ty nie masz opon, dobra. To dawaj chociaż do mety. No właśnie chcę to zrobić. Jeszcze nie ukończyłeś? To było opony. Oponem. Oponent. Jak to było? Noin prozent oponent. Nie wyjechać do mety, koniec wyścigu. Czekaj. Kurde. Przełączenie sesji. Ale jest uwaga, kurde. To nie ma.